Dzień dobry w kuchni kulinarnej Polski. Mam tutaj piękny pęczek zielonych szparagów. Pokażę Wam dzisiaj, jak ugotować je bez specjalnego garnka. Wystarczy zwykła patelnia. Szparagi najpierw krótko umyłem pod bieżącą wodą. Każdy składa się z trzech części. To główka, najbardziej ceniona przez smakoszy, łodyga oraz łykowata końcówka, której musimy się pozbyć. Szparag sam pęknie w odpowiednim miejscu. Robi się to tak. Końcówki można jeszcze wyrównać. Szparagi mamy już przyszykowane, czas na gotowanie. Na średniej patelni zagotuj około 2 szklanek wody. Nie sól, gdyż spowoduje to, że szparagi stracą jędrność. Szparagi rozłóż równomiernie, gotuj przez około 2 minuty. Teraz sztuczka. Podłóż jednego szparaga pod pozostałe, aby ich główki znalazły się ponad powierzchnią wody. Dzięki temu ta najbardziej delikatna część nie rozgotuje się. Trzymaj na ogniu jeszcze około 3-4 minut. W przypadku białych szparagów czas gotowania trzeba troszkę wydłużyć. Szparagi wyjmij, przełóż na talerz i w zasadzie są już gotowe. Pokażę Wam jednak jeszcze, jak przyrządzić je z bułką tartą. Patelni rozgrzej 1/4 kostki masła, wsyp 2 łyżki bułki tartej i krótko przesmaż. Następnie dorzuć szparagi i potrząsaj patelnią, aż ładnie pokryją się zrumienioną bułką. Prosto i pysznie, za to właśnie kocham szparagi.